to się wyrodziłam w ojca. Minął już rok. Słodziek jest starszy i chyba mądrzejszy. Teraz to chodzę już do 5. klasy. Dobrze, że mnie przyjęli do tej szkoły, bo bym było do samej śmierci głupsio. Przyjęli me łatwo, bo me ojciec za pazory zaciągnął. Ale teraz to się chyba porerocko pochodzi. Ojciec mówił, że się w niego wyrodziłam. Łałon porerocko wsiedził w jednej klasie. To jedynej podstawowki nie skończył, bo go do wojska wzięli. Jak wyszedł z wojska, to go za rano nauczyciela w tej szkole łoskazieli. Łajo też chyba łostony nauczycielko, bo już ze syty sprawdzać mogę. Zawdy rano sprawdzą, czy są wszystkie w torbie i idę do szkoły. Pani to mnie uważa za mądro, bo jak tego nie zje, to myło wszystko pyto. Łajo jej muszę tłumaczyć. Nie mogę się sama tego nauczyć, tylo dzieci o wszystko pyto. Trzeba mieć nerwy na tych nauczycielów. Pani to me chwali, mozi. Jakby były wszystkie takie łudnie jak ty, to trzeba by było wszystkie szkoły pozamykać. Nie poziem, zasani jedynkę łosone. Łociec do niej krzyżyka nie podpisuje. Mozi, że nie chce, żeby nauczycielka się dowiedziała, że normalny złodziek może być ojcem takiego łosła. Zawdy mozi do mnie, że łom to same psiątki w szkole dostał. Ła, świadectwa to mi nie może pokazać, bo mu się na wojnie spaleło. Za te jedynki to mi się to sanilanie łostonie. Łociec mozi, że jego też boli, tak samo jak mnie, tylo nie w tym samym miejscu. Dobrze, że już będą wakacje i złożyk odpocznie od tej szkoły. Prawdę wam powiem, w tym roku nie zdą, ale się nie martwcie. Łociec mozioł, że też rotek siedział. No, łajo, wyrodziłam się w